To jest Radycja. Zapraszają Piotr Stokłosa oraz Konrad Wiaderek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnał. Wywiad Radycji. No i tak jak zapowiadaliśmy, jest już z nami nasz gość Krisu. Witamy cię serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. Niedawno ukazała się twoja płyta. To jest ten moment jeszcze w 2012 roku. Z tego co wiem, teraz można ją dostać w każdym skate shopie w Opolu. Jeśli mówię źle, to mnie popraw, bo tak, tak. Są jakieś wyjątki. Płyta jest dostępna we wszystkich skate shopach w Opolu. Jeszcze za kilka dni będzie dostępna we wszystkich skate shopach we Wrocławiu i na internecie, także zapraszam do zakupu, do odsłuchu. No jak się czuje raper po wydaniu swojego pierwszego solo? Bo to jeszcze chyba nie jest takie oficjalne solo. Czy... Nie, to jest pierwsza płyta wydana, że tak powiem, własnym sumptem, ale już na skalę dużą i tak powiem, jest płyta wtłoczona, są to digipaki jednołamowe, także już to zrobiliśmy na 10 lat działalności konkretnie, że tak powiem. Zapraszam do odsłuchu i przede wszystkim, żeby słuchacze ocenili płytę, jak oceniają muzykę. Znaczy jest to pewien krok, tak? Dopiero wydanie fizycznej wersji, bo to jest już, powiedzmy, jakiś skok, tak? Tak. Progres, jakiś progres, tak? W wydaniu fizycznej płyty. A jakie jest twoje marzenie, jeżeli chodzi o rap? O rap? Przede wszystkim doskonalić się z każdym krążkiem. Podążać według własnych idei, żeby rozwijać się z każdą płytą, prawda? Żeby nie stać w miejscu i robić coraz lepszą płytę. Płyta mówi, że to jest ten moment. Jak zamierzasz promować na ten moment swoje solo? Czy będą jakieś trasy koncertowe w Opolu, czy nawet na szerszą skalę, poza miasto, gdzieś, nie wiem, czy w całej Polsce, czy za bardzo wybiegam? Nie, na ten moment to gramy support przed różnymi wykonawcami i promują tą płytę trzy teledyski, które zapraszamy do obejrzenia, są na YouTubie, na kanale YouTube. Cały czas dążymy do tego, żeby promować tą płytę jak najlepiej, prawda? Koncertów mamy troszkę zaplanowanych, supportów, ale są to, tak jak mówię, supporty przed mainstreamowymi graczami rap. Przyniosłeś dla nas parę płyt do rozdania dla słuchaczy. Dzisiaj trochę tego mamy i trochę tych płyt będziecie mogli wygrać podczas naszej audycji, ale zanim to nastąpi, to nasz gość będzie musiał wymyślić pytanie, to prawda? Już pierwszy konkurs robimy, tak? No bo tak w sumie gramy ponad godzinę tej audycji, a nic jeszcze nie rozdaliśmy. No to trochę inaczej niż do tej pory, tak? Bo zawsze mieliśmy sporo nagród. No, ale rozdawaliśmy od początku. A dzisiaj nie jest, dzisiaj mamy jeszcze więcej. Jest to nagromadzenie, mamy... tak? Na drugą połowę. Panowie, były święta, prawda? Można rozdać płyty. Tak, w jakimś worku. Mamy trochę tych płyt. To co? To tak, możemy zrobić, myślę, pierwszy konkurs jak najbardziej. Ale zanim ten konkurs nastąpi... To dżingiel, tak? Konradzie, pijesz? Nie, no myślałem o przerwie muzycznej. Nie, no już to też będzie przerwa muzyczna, ale może... Chyba, że nasz gość już ma jakieś pytanie w związku z płytą. Może być owe pytanie, no i na pewno ci wierniejsi słuchacze, czy twoi fani będą mieli łatwiej? Co do pytania, kto najwięcej zrobił bitów na tą płytę? Okej, okay. Tak. Dobra. No to powtarzamy pytanie, kto zrobił najwięcej bitów na solo? Dodam tylko, że producent jest z Sopotu. Okej, okay, to jeszcze tak podpowiedź. Odpowiedź. Tak, to jak ktoś jest z Sopotu, to ma łatwiej. Znikamy na chwilę. Tak jest, odpowiedzi na oczywiście naszego maila, rabdycja@gmail.com. I na razie rozdajemy ile płyt? Jedną? A dwie może rozdamy. Dwie, tak, czyli dla dwóch pierwszych osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi, do nich właśnie powędruje najnowsza płyta Krisa, to jest ten moment. No i może wybierzemy, tak? Coś z płyty, chyba że nasz gość ma jakąś propozycję, jaki kawałek zagrać. No ja bym proponował numer 4, Zwariowany Świat, z gościnnym udziałem Gryfem i Mada, którego Mada dzisiaj nie ma, miał być ze mną tu w studiu, ale niestety się chłopak rozchorował, którego także pozdrawiam z tego miejsca, kuruj się, Mat, także wracaj do zdrówka i
zapraszam do odsłuchu tego kawałka. No to my też pozdrawiamy Mada, no i jeżeli nie usłyszymy go dzisiaj na żywo, czy tu siedzącego w studiu, no to możemy go usłyszeć na tym kawałku, jeden z trzech singli, tak, promujących twój najnowszy album Zwariowany Świat. Tak jest, sami za chwilę już wracamy z rozwiązaniem konkursu, myślę, i powiemy, kto wygrywa pierwsze dwie płytki Chrisa. No i jesteśmy już z powrotem, wracamy do wywiadu z Chrisem, ale zanim kolejne pytania, no to rozwiązanie konkursu, które obiecaliśmy, bo już mamy odpowiedzi pierwsze i to poprawne. Tak, poprawną odpowiedzią jest Sherlock, no i płyta, jedna z płyt leci do pana, który się nie podpisał, do ziomka, natomiast druga do Maćka, no i pozdrawiamy oczywiście. No i Maćkowi też mówimy, że zgodnie z jego życzeniem Chrisu już tam podpisuje płytę, która do niego poleci. Tak, będzie dedykacja i autograf. Poleci, czy tam pojedzie. Nie wiem, tak jak działa. Poczta Polska działa. Poczta. No ostatnio mieliśmy skargi na działanie poczty. Na moje działanie. Wysyłek, tak. No to poczta jeszcze nie dotarła przesyłka do poczty. Tak. No, ale to przypominamy, że Piotrek tych płyt na rowerze nie dowozi, tylko one jeszcze czymś lecą potem. No ale wracamy do rozmowy z naszym gościem, z Chrisem. No tak jest. Wspominaliśmy tutaj właśnie w pytaniu, dotyczyło ono producenta, który wyprodukował największą ilość bitów. No właśnie, jak to jest z producentami, bo widzę, że tutaj pojawiają się też znani i to dosyć mocno producenci, tak jak chociażby Donde czy DNA. Jak to jest właśnie z bitami od producentów? Za nie się płaci? Czy jak wygląda właśnie kwestia? Bo rozmawialiśmy tutaj z kilkoma raperami, którzy byli powiedzmy na początku swojej drogi i mówili, że jest właśnie duży problem z bitami, że na początku wiadomo, no, te bity się po prostu kradnie, czyli nagrywa się na jakichś tam instrumentalach utworów już wcześniej nagranych, no ale przychodzi taki etap, że gdzieś w końcu zaczyna się jakaś współpraca chyba, tak? Z producentami szersza. Jeżeli chodzi o bity na tej płycie, to każdy bit na tej płycie jest od każdego producenta. Z każdym bitem się dogadywaliśmy. Dogadywaliśmy się finansowo, jak różnie się znamy, także to nie ma takiej możliwości, że są bity kradzione. Cały ten album był, że tak powiem, od deski do deski był składany z pomysłem i tutaj nie ma możliwości na jakieś, nie wiem, jak wspomniałeś, bity zapożyczone albo coś takiego. To są bity wyprodukowane celowo na tą płytę. Znaczy to był chyba bardziej przykład, prawda, że gdzieś tak, tam pojawiają się w Underlandzie, raczej na początku chyba każdy z raperów, tak, nie wiem, czy ty też nagrywałeś po prostu na pożyczonych bitach na początku. Każdy zaczynając nagrywał, na przykład my nagrywaliśmy do amerykańskich bitów, także to każdy chyba raper zaczynał, prawda? No. Czyli w twoim przypadku nie ma jakichś problemów z tym, żeby jakieś dobre bity pozyskać, no bo jednak niektórzy raperzy, którzy może mają mniejsze kontakty, mówi, że jednak ciężko znaleźć dobrego producenta. Dzisiaj internet pozwala nam na tyle, że możemy dotrzeć do każdego producenta tak naprawdę i tylko jest kwestia tego typu, czy akurat ten dany producent będzie chciał z nami współpracować, prawda? I później się zaczynają rozmowy. To też nie trzeba się z nim koniecznie znać, osobiście? Nawet przylubić, tak? Nie trzeba. Aczkolwiek to na pewno ułatwia, prawda? Oczywiście, ale także no każdy producent też nie każdemu chce robić muzykę, prawda? Też muszą być jakieś później, musi sprawdzić twoją muzykę wcześniej i być, że tak powiem, musi się podpisać pod tym, co ty robisz. Czyli w zasadzie to nie jest tak, że piszesz o bit i płacisz i ty go dostajesz. Nie, to nie jest tak łatwa droga, tak? Nie, to wcześniej większość producentów właśnie chcą najpierw usłyszeć, co reprezentujesz swoją muzyką. Czyli musisz ich najpierw przekonać muzyką, tak? A dopiero potem ewentualnie... Tak. Większość, no, to jest dosyć skomplikowane. Każdy ma inne sposoby pracy, prawda? Większość właśnie producentów, z którymi współpracowałem przy tej płycie, to na początku chciało usłyszeć kawałki moje. Tak to wyglądało, prawda? Wspominałeś tutaj o tym, że to eleganckie, można już powiedzieć, wydanie płyty, to z okazji 10-lecia działalności, tak twojej? Od 2002 roku działamy. Na początku graliśmy w trzech, teraz jest jeden chłopak w Anglii. Ja wydałem ostatnio jedną solówkę i to też była płyta internetowo wydana, a teraz jest płyta wydana fizycznie na te 10-lecie i dlatego to jest ten moment. Dlatego chcieliśmy to zrobić już fizycznie i na większą skalę. A starałeś się też gdzieś pytać po wytwórniach, czy nie było możliwości wydania tej płyty w jakichś wytwórniach, czy po prostu od początku chciałeś? Była jedna możliwość wytwórni z Poznania. Ja już nie będę mówił, o jaką wytwórnię chodzi, ale po prostu
z podejścia tej wytwórni stwierdziliśmy, że lepiej to wydamy własnym sumptem, żeby po prostu dotrzeć bardziej do słuchaczy, a nie zrobić to z tego masowej muzyki, która będzie łatwo sprzedajna i po prostu zależało nam na tym, żeby to trafiło do grona słuchaczy, na którym nam zależy najbardziej. Czy nie lubisz, jak ci się ingeruje, tak? Czy chodzi o jakieś ingerencje w muzykę? Zawsze musi być jakiś kompromis, prawda? Ale jeżeli chodzi o muzykę, to jednak nikt ci się nie może narzucać, bo robisz coś, co jest z twojego serca i musisz to robić własną drogą, prawda? No to nie boisz się, że jak dojdzie w końcu do tego momentu, gdzie będziesz mógł wydać, albo będziesz mieć kilka ofert od tych oficjalnych wytwórni, tak? To czy nie dojdzie do tego momentu, gdzie tak czy siak w każdej ktoś będzie próbował ingerować w twoją muzykę? Nie, tak samo, nie wiem, ja się kieruję tego typu ideologią, że po prostu nikt na przykład w moje single, ja wybieram coś, wiadomo, też jeżeli będę miał taką możliwość, to będę z wydawcą rozmawiał na temat singla, który wydajemy, ale ja do końca chcę mieć ostatnie słowo, jeżeli chodzi o muzykę, prawda? Bo to jest moja muzyka, ja to robię. A wydawca to może ci tylko pomóc. To jest moje zdanie na ten temat, ale no nie wiem. Na pewno nie będzie mi narzucał, jaką muzykę mam robić. Czyli w momencie, gdyby doszło do narzucania, tak, to wolałbyś... Wydać to samemu, oczywiście. Czyli tak jak to zrobiliśmy teraz. No rozumiem. No wracając jeszcze właśnie do tej płyty, nie pojawił się, z tego co widziałem, odsłuch całego materiału na YouTubie, tak? Nie, bo zostawiliśmy odsłuch na YouTubie, chcemy wrzucić dopiero za miesiąc. Chcemy, aby po prostu płyta była fizycznie w obiegu, że tak powiem, i po miesiącu dopiero chcemy wrzucić ją do odsłuchu do internetu. Czy to jest jakiś celowy zabieg? Tak, płyta jest na tyle, koszt zakupu tej płyty jest na tyle tani, że po prostu chcemy, żeby po prostu płyta zeszła, jest tak, zresztą nie wiem, wydanie tej płyty jest, tu można nazwać tą płytę płytą kolekcjonerską. Wydanie jest naprawdę, myślę, dla każdego słuchacza rapu czymś fajnym i po prostu chcemy, żeby po prostu jak najwięcej płyt w formie fizycznej trafiło do słuchaczy. A później jak one się skończą, chcesz udostępnić za darmo na przykład do ściągania? Tak, oczywiście. Później chcemy właśnie udostępnić dla słuchaczy do ściągnięcia płytkę. To co? Drugi konkurs? Myślę, Piotrku? No myślę, że jak najbardziej. No to masz jakieś pytanie? Tak, kurczę, chciałem zapisałeś sobie. Chciałem z producentami, ale może od strony... Już zdradziłem, tak? Nie, ale od strony teledysków. Są trzy teledyski promujące tą płytę i może pytanie padnie tego typu. Jaka firma była producentem trzech teledysków promujących płytę Chrisu? To jest ten moment. No to w takim razie powtarzamy pytanie. Musicie nam podać nazwę firmy, która była odpowiedzialna za produkcję wszystkich trzech klipów promujących płytę Chrisa. To jest ten moment, a odpowiedzi ślecie na... rapdycja@gmail.com. No ile płyt rozdajemy w tym pytaniu? Też myślę, że dwie. Dla dwóch pierwszych osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi, tak więc musicie się spieszyć, a my znowu znikamy na chwilę. Czekając na wasze odpowiedzi, posłuchamy sobie właśnie albumu. To jest ten moment, no i tu ponownie Chrisu wybierze kawałek, który teraz poleci na naszej antenie. Może trójeczka, nie oceniaj. Okej, no to nie oceniaj na naszej antenie, już za chwil parę. No i wracamy z wywiadem. Cały czas jest z nami nasz gość Chrisu KRS. Mówiłeś, że ten album, tak, edycja kolekcjonerska na dziesięciolecie działalności. W związku z tym chciałem się zapytać, co spowodowało w ogóle, że zapragnąłeś zostać raperem? Czy jakiś impuls? Czy tego dzieciaka gdzieś miałeś w planach? Od dzieciaka pamiętam jeszcze, kurczę, od ojca dostałem Walkmana, który miał w sobie wbudowany dyktafon i puszczałem sobie jakiś beat i na dyktafonie nagrywałem coś tam, jak nagrywałem, prawda? Ale to były lata, nie wiem... To ile miałeś lat? 14, 13, byłem młody. To młodo. No, naprawdę. To wtedy zaczynałem dopiero sobie jakieś tam, to były co prawda takie jakieś freestyle'owe rzeczy, a żeby tak zacząć z rapem, to pierwszy kawałek pamiętam w 2002 roku nagraliśmy. A twoje inspiracje? Moje inspiracje... I czy z kraju, czy bardziej zagraniczne? Nie, znaczy jeżeli chodzi o rap, to zagranica. Stany Zjednoczone, Francja. Ale jeżeli chodzi o własny tekst, to przede wszystkim własne życie, prawda?
to, co nas spotyka, co sam przeżyłem. Nawijam o tym, co sam przeżyłem i to jest, jestem autentyczny w tym, co robię. No właśnie, bo chciałem spytać, co próbujesz przekazać, kiedy wchodzisz, wiesz, do kabiny, do studia i nagrywasz jakiś kawałek. Przede wszystkim opisuję swoje życie i dany etap w moim życiu, podczas kiedy nagrywam tą płytę. Ostatnia płyta, którą nagrywałem, Podróż przez życie, która nagrywana była u Bartka Berki, DJ Berka. Pozdrawiam serdecznie z Kurnik Studio, z tego miejsca. To była całkiem inną płytą w porównaniu do tej. Tamta była... też na to się złożyło wszystko, że tamten etap w życiu, co miałem, to był po prostu inny od tego. Teraz, no. Czerpiesz jakieś inspiracje z konkretnych na przykład płyt czy książek, które gdzieś się przewinęły, wiesz, przez twoje życie? Staram się wzorować na własnym sobie, prawda? Robić to, co po prostu nikogo nie wzoruje i robię to, co mi podpowiada serce, co myślę i tak mi mówi dusza i po prostu robię coś od siebie. Na nikim się nie wzoruję. Co prawda jest kilku artystów, których cenię, ale na nich się nie opieram, nie kopiuję ich, robię coś swojego całkiem. No ale gdzieś może swojego nurtu. Podświadomie mobilizują, tak? Tak. Może coś z nich, wiesz, tam gdzieś w tobie jest właśnie. No na pewno. No bo chciałem jeszcze nawiązać do tych inspiracji z zagranicy. Czy możesz podać jakieś konkretne? Tupac Shakur na przykład. Tupac Shakur, a z Francji? Z Francji Funky Family. Lubiłem ten zespół zawsze. I to są jakieś inspiracje, tak, przez które zacząłeś nawijać muzykę rap? Oczywiście. Taka, możesz mi powiedzieć, to jest ciężka droga dosyć, no bo 10 lat i... To jest droga. I w zasadzie jeszcze nie masz tego, tak? Ciężka. Cały czas się człowiek uczy, cały czas trzeba dążyć do tego, żeby każda płyta była lepsza od poprzedniej, prawda? Żeby nie stać w miejscu. I o to mi chodzi, że w końcu przyjdzie taki moment, chociaż to jest ten moment, ale przyjdzie w końcu taki moment, w którym naprawdę przede wszystkim chodzi o to, żeby słuchacz docenił, prawda? To nie chodzi o to, też raper zauważa pewien progres, prawda? Ale chodzi o to, żeby słuchacz docenił ten progres. Ja, jeżeli chodzi o mnie, to widzę, że z każdą płytą coraz lepiej. Idzie to w lepszym kierunku, ale tak jak mówię, wszystko zależy od słuchacza i jemu pozostawmy płytę, jemu pozostawmy muzykę. Ja pozostaję przy swoim rapie, który staram się robić coraz lepszy. Czyli nie spinasz się na legal? Nie, no absolutnie. Teraz miałem możliwość wydania legalu, ale jeszcze muszę się dużo nauczyć, prawda? Jeszcze jest wszystko przede mną, jeszcze jest długa droga, żeby zrobić jeszcze coś lepiej. Zaczynając nagrywać, miałeś jakiś taki cel? Powiedziałeś sobie na przykład za 10 lat, że chciałbym już być, nie wiem, znany w tutaj całej Polsce. Nie, powiedzmy. To nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby przede wszystkim widzieć z własnego punktu, widzieć duży progres. Dla mnie legal, dzisiaj to każdy może wydać swoją płytę, może zrobić tak jak ja zrobiłem teraz, wytłoczyć, wydać super płytę, dać ją do Empiku, ale to nie o to chodzi. Tak jak mówię, chodzi o słuchaczy, żeby oni to docenili. Do nich trafiamy z tą muzyką. To nie jest pop, to nie jest dance, to nie jest masowa muzyka, to jest hip-hop. To musi trafiać do słuchacza, o to nam przede wszystkim chodzi. No a jeżeli chodzi o odbiór, to z jakimi dotychczas się spotkałeś opiniami na temat tej płyty? No bo minęło już trochę czasu. Można powiedzieć, 28 była premiera, 29 robiliśmy premierowy koncert, także to jest świeża sprawa. To mogę powiedzieć za pół roku, jaki jest odsłuch. Za pół roku myślę dopiero będą, nie wiem, pozytywne, negatywne opinie, nie wiem. Za pół roku będę mógł coś więcej powiedzieć na ten temat, prawda? Jak słuchacze odbiorą tą płytę, czy negatywnie, czy pozytywnie. Nie wiem, zostawiamy to im. A śledzisz komentarze na przykład pod teledyskami, które pojawiają się na YouTubie? No, nie da się ukryć, że czasem się spojrzy. Ten ostatni teledysk, co gościnnie nagrałem do kawałka z nabicie kolaboracji, to był kawałek Zwariowany Świat z Gryfem i Madem, którego pozdrawiam z tego miejsca, to z tego, co zauważyłem, to ten teledysk i ten kawałek przede wszystkim to jest, odbił się dużym, dużym echem i dużym plusem. Kawałek jest na duży plus, także każdemu z tych słuchaczy to widzę, że się bardzo podoba i to mnie cieszy. Wcześniejszy klip był na kanale YouTube Step Records, to już było gorzej tutaj. A co prawda pierwszy klip, co promował płytę Nie Oceniaj, to był też pozytywnie odebrany właśnie. Także są
ten ostatni klip najbardziej, najgoręcej został przyjęty. A jak to jest z tymi większymi kanałami? Bo powiedzieli, że było gorzej. Chodzi o to, że komentarze były wszelakiej maści, czy... Nie, no różne były, no nie da się ukryć. Większość było na nie. Ale to nie każdemu... Drażnią cię takie, czy... No jak to, nie, jak to odbierasz? To mobilizuje do pracy, prawda? Jeżeli miałbym się przejmować jakimś, to napędza do pracy. Nie każdemu to się musi podobać, prawda? Nie uważam się za Bóg wie kogo, tylko po prostu chodzi o to, że to napędza do pracy i no, to jednak daje do myślenia komentarze jakiego typu. Komentarze... Ale czy to były konstruktywne komentarze? No właśnie, czy jeżeli jest konstruktywne, no jest dużo hatingu było, nie? Ale to też podejrzewam, że ode mnie z miasta dużo ludzi, no nie wiem, takie miałem odczucie jakieś, nie wiem. Ale jeżeli jest konstruktywna opinia, to ja to szanuję i to mnie napędza do pracy. Każdego artysty by to napędzało, prawda? A ostatni teledysk to naprawdę się przyjął pozytywnie z tego, co widziałem, to w ogóle kawałek jest przyjęty na mega plus, nie? Także to daje do myślenia, bo tutaj był, że tak powiem, dużo negatywizmu, a tutaj jest duży pozytywizm. Także, nie wiem, to może od kawałka to zależy, nie? Albo od samego klipu, bo chyba trochę cieplejsze barwy i tego typu rzeczy. Może bardziej tak, pozytywny, tak? No, też być może. Mamy rozwiązanie drugiego konkursu. No właśnie, podtrzymaliśmy trochę w niepewności tak. Słuchaczy. Ekipa to oczywiście Buzz Media, no i płyta Chrisa leci do dwóch naszych słuchaczy, którzy byli najszybsi, czyli do Krystiana i do Boba. Tak jest. Też nie podał imienia. Jeżeli chcecie, właśnie tutaj się zwracam do zwycięzców, jeżeli chcecie dedykacji od Chrisa, no to szybko nam tutaj piszcie maila, to takie dedykacje też otrzymacie. No tak, no i myślę, że możemy zrobić trzeci konkurs, bo już prawie w pół do i będziemy się trochę zbliżać. Jeżeli tak, Chris ma pytanie, to jak najbardziej. Jest jeden producent, który zrobił beat na tą płytę, jest założycielem strony Shadow Wild. I co to jest za producent? Okej, okay. W takim razie pytanie. Producent, który założył stronę Shadow Wild, no i wyprodukował ci jeden beat, tak? Tak, na tą płytę. Pierwsze dwie osoby, które podadzą poprawną odpowiedź, wyślą ją na maila rapdycja@gmail.com, wygrywają płytę Chrisa, edycja kolekcjonerska, więc... Naprawdę warto. No tak, wiecznie kupić nie będziecie mogli, no i będziecie mogli dostać podpis, tak, na... właśnie tej oryginalnej płytce. No to co, znikamy w takim razie z utworem Chrisa. Już za chwilę rozwiązanie konkursu. No i będziemy musieli kończyć powoli rozmowę, tak? Bo tak jeszcze jest, powrót tak do jest. Przeszłości. To może jedyneczkę proponuję. Nabicie Sherlocka. Pozdrawiam Sherlocka. To jest ten moment już teraz na naszej antenie. Tak, to trwa podpisywanie zwycięskich płyt przez Chrisa. No a my już wracamy jeszcze na chwilę do rozmowy i do rozwiązania konkursu, tak? Tutaj widzę, że Konrad już jest wpatrzony w monitor, tak więc pewnie śledzi tutaj odpowiedzi. Ale to pytanie było faktycznie trudne i na razie nie podam, bo nie mogę powiedzieć na głos, bo jak się okaże, że podam poprawną odpowiedź, a tylko jedna osoba odpowiedziała, no to nie dam szansy drugiej osobie. To mamy dwie płyty, tak? Tak, no dwie, z tego co wiem. No chyba, że jedną rozdamy, a jedną możesz poleci na Facebooku. Możesz podpowiedzieć, że już jeden kawałek leciał na tym bicie dzisiaj w audycji. No chyba, że tak, ale człowieka. To jak ktoś był tak uważny, no właśnie. I wie jest że leciał... dla tak, uważnych. Tak, ale to naprawdę dla ludzi, którzy potrafią się cofnąć swoim uwagą kilkanaście minut wstecz, jeżeli ktoś był w stanie, no to cały czas czekamy na odpowiedzi i rozwiązanie tego ostatniego konkursu. No myślę, że będzie pod koniec audycji albo w ogóle po audycji. Naszym gościem był Chris. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrowienia dla wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania tej płyty, dla Gryfa, Mada, DJ-a Awka, Ani i dla wszystkich dobrych ludzi, którzy kupili tą płytę. Pozdrawiam serdecznie. No to my się dołączamy do tak tych jest. Pozdrowień. Jako patroni medialni tego projektu. Tak, również dokładnie. Zachęcamy was do tego, żeby zamawiać płytę Chrisa. Jeżeli nie udało wam się dzisiaj w audycji zgarnąć tego właśnie krążka, no to nie kosztuje dużo. W każdym skate shopie w Opolu właśnie. Można ją nabyć. Tak. Za jedyne 15 zł. No także cena nie jest wysoka, macie fizyczną płytę. Naprawdę na wydaną w świetnej jakości. Myślę, że żadna z wytwórni nie powstydziłaby się takiego wydania właśnie
właśnie płyty. W takim razie, jeśli doceniacie pracę, którą włożył Chris w tą płytę, no to biegiem do najbliższego skate shopu w waszych okolicach. My jeszcze raz dziękujemy ci za rozmowę. Naszym gościem był Chris UKRS. No i znikamy na chwilę, tak? Tak, a już na zakończenie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.